Dzień dobry moi kochani, kolejny odcinek GTA San Andreas. Dzisiaj sporo dłuższy i podzielony na dwie części. W pierwszej robimy misję sanitariusza, w drugiej robimy misję, dzięki której przedostajemy się do San Fierro. Zdobywamy miotacz ognia i wyrzutnie rakiet, także warto oglądać. Jeżeli nie chcesz oglądać, jak przechodzę karetkę i pierdolę tam dużo głupot, to wejdź sobie na dół w komentarzach. W komentarzach będzie timing ode mnie, sobie możesz kliknąć i przejść do części odcinka, gdzie robimy misję. A jak ja zapomnę, to na pewno ktoś miły napisze. Niech ktoś teraz założy konto z ksywką ktoś miły, ustawi sobie moją uśmiechniętą buzię na awatar i napisze taki komentarz, jeżeli mojego nie będzie oczywiście. Elo! Był to zwykły dzień przed twarzą CJ'a w wiosce Angel Pine. Nikt nie spodziewał się, że jego twarz znajduje się nieopodal ambulansu, który pomoże mu dwukrotnie zwiększyć swoje zdrowie. CJ wziął ropał. Chuj, pomyliłem się. Dzień dobry, halo halo, moi kochani, witam was bardzo serdecznie. CJ wziął łopatę i to jest kolejny odcinek GTA San Andreas. Jednak zanim pójdziemy jeszcze na misję ambulansem, bo dostałem wskazówkę, że tutaj jest, udało mi się zupełnie przypadkiem znaleźć jeszcze jedną dziwną rzecz. Specjalnie tego nie podnosiłem, żeby móc wam pokazać. A mianowicie, jak pójdziemy sobie tutaj, nie tutaj, przed chwilą to widziałem, halo, gdzieś tu, na takich śmieciach, chyba tu, tak tu, w tych śmieciach są kwiaty. I to jest dziwne, wyjątkowo, bo mam teraz kwiaty i CJ je wącha, jak sobie stoi. I wygląda to, że możemy nimi kogoś bić, może nie policjanta, ale na przykład tego żulka. Możemy człowieka bić kwiatami, a czy będzie mu wesoło? Nie jest mu wesoło, jak go zabijamy kwiatami, nie szkodzi. Ale może jak pójdziemy z nimi do dziewczyny, to będzie nieco lepiej. Słuchajcie, jedyna aktualnie misja to jest, możemy tutaj do pi tutaj skoczyć, literki. To jest ten głupek, plus coś mówi, bo ja mówiłem o tej autostradzie do San Fierro, Big Smoke. Mówi, że jest ciężarówka, coś tam, ale to jest ta ciężarówka, że tutaj przemyt można robić dzięki misji, którą z Kataliną zrobiliśmy, więc to w ogóle nie ma nic wspólnego. Jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj jest, moment, jakoś tam, jak na mapie leciłem, to nie tu jest San Fierro, tylko tu jest Los Veritos, coś takiego, jakoś się dziwnie nazywa, a San Fierro jest tutaj, w tym miejscu. Więc kurczę, zobaczymy, może pojawi się jeszcze jakiś kwestik, że będziemy mogli tam iść. Póki co jednakowoż udajemy się... Chili Dogs. Co robisz? Halo, CJ? Ja on się zaczął garbić. Może on jest chory na coś. CJ, jeżeli coś ci jest, to mrugnij teraz do kamery. Złamał mu się kark. No to koniec, nie? Przegrani jesteśmy fest. Nie szkodzi nic. Bo będziemy właśnie pomocy rannym dostarczać, więc między innymi możemy też samym sobie dostarczyć tej pomocy, albowiem zrobimy sobie dziś misję karetki. Tutaj. Dobra, znalazłem. I tutaj powinniśmy sobie zrobić to w przeciągu 10-15 minut, więc nie powinno być absolutnie żadnego problemu. Wyjeżdżamy. W Los Santos to trwało godzinę, bo jest ogromne generalnie. Ale tu powinno być light. Odpalamy, słuchajcie. I wszystko, co musimy zrobić, to łapać rannych, a następnie przewozić ich z powrotem do szpitala. Mamy na to określony czas, więc trzeba to robić w miarę możliwości sprawnie. Za każdą osobę dostajemy około 15 sekund. Niestety nie więcej. W Los Santos było tak właśnie, że jak ktoś był bardzo daleko, to na przykład dostawaliśmy więcej, nie? No tutaj generalnie wszyscy są blisko nas, więc ciężko, żebyśmy mogli dostać jakoś więcej, skoro no wszyscy są rzut beretem od nas, więc... No to jest kwestia tego, żeby sprawnie po prostu tutaj działać, sprawnie ich łapać. O Jezus, przepraszam proszę pani, mam nadzieję, że pani jeszcze żyje, halo. Halo proszę pani, ja tu mam misję do zrobienia, mam dostać dużo zdrowia, dużo HP. Wypieprzaj panie samochodzie, bo nie życzymy sobie twojej obecności, bo nie mam dużo czasu. Zupełnie, poziom drugi, do zrobienia poziomów, słuchajcie, 12 do uratowania łącznie. 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 osoba. Nie wiem ile to, nie chce mi się liczyć teraz w tym momencie. Poziom trudności oczywiście rośnie z każdym poziomem, tak, bo jest napisane poziom, to znaczy, że poziom trudności również. Chociaż de facto mamy więcej czasu, jak jest więcej ludzi, więc wcale nie jest tak tragicznie. Dopóki nie dostajemy masy starych babć, które bardzo powoli chodzą, bo możemy trafić takiego NPC-a, który po prostu bardzo powoli chodzi, bo jest babcią, no to generalnie jest spoko, a tak to inaczej nie jest, nie? Więc dobra, tutaj pyk, uratowani, nagroda $450, błyskawicznie też tutaj farmimy masę pieniędzy, więc to jest warte odnotowania. Dobra, wsiadaj pani,
O kurde, jak perfekcyjnie, zobaczcie, tuż koło niej, ale nie w nią. I wsiadaj pan, chłopek Gostek, witam. Pan chyba Golas, trochę pana żona musiała pobić. Tutaj widzimy przykład właśnie człowieka żałosnego, który rozwodzi się z żoną i goły ląduje na ulicy, po czym my musimy ratować mu życie. Bo co? A wiecie co jest najgorsze? Za publiczne pieniądze. O, plus 25 sekund, zajebiście. Za publiczne pieniądze podatników, którzy ciężko pracują, a ten leń nie rób, wyrzuca go żona, bo on nic nie umie i on wbija sobie sztylet w brzuch i przewożą go do szpitala. I on jeszcze z tego szpitala kradnie spirytus bez alkoholikiem. I ja mam mu pomagać? No trudno, jak chcę mieć dwa razy większy pasek zdrowia, to trzeba takim ludziom pomagać. I tak samo właśnie, tak działa służba zdrowia u nas w kraju. Nie rozwodźcie się, bo będziecie dokładać złych rzeczy do naszego kraju. A chyba jesteście patriotami. Ja jestem patriotą. To jest ważna cecha, żeby być patriotą i jeść tylko na przykład patriotyczne kebaby z polskich budek z kebabem, bo to ważne. A jak czyjaś budka nie jest polska, to pamiętajcie, że wtedy można ją zniszczyć, bo to jest patriotyzm, że... Bo polskie kebaby wtedy troszkę więcej zarobią, bo na przykład, jeżeli zniszczymy kebaba tureckiego, no to iluś Polaków, którzy w tym kebabie jedli, muszą teraz zamówić kebaba gdzieś indziej. I jeżeli policzymy, ile procentowo kebabów ma polskich właścicieli, to wtedy i policzymy potem klientów, ile miał ten turecki kebab, który zniszczyliśmy, to zwiększamy o procent tych klientów, pójdzie do polskich kebabów i o tyle jesteśmy patriotami, że zwiększyliśmy właśnie ich sprzedaż o tyle osób. Więc policzcie sobie bilans zysków i strat i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy warto? Moim zdaniem warto. Takie decyzje, być może w skali mikro, to znaczy jednego kebaba, nie wpłynie to znacząco na PKB i gospodarkę naszego kraju, ale w przypadku, gdyby zniszczyć wszystkie tureckie kebaby, no to nagle by się okazało, że nasza gospodarka kwitnie. I teraz ktoś powie, no dobra, ale to są niewinni ludzie, nie? Że oni nic nie zrobili. Ale no powiem wam, jak zabijają terroryści, to też zabijają niewinnych ludzi i ich to nie obchodzi. I jeżeli nas to będzie obchodzić, to będziemy z nimi przegrywać, bo będziemy słabsi od nich. I to jest ich siła i oni nas pokonają dlatego. Z tego powodu rekomenduję głosowanie na partię Korwin. Hey, poważne sprawy, też tak zaśmiałem, bo mam świadomość, że ja mówię zupełnie poważnie. To jest bardzo poważne, co ja mówię i mam nadzieję, że nikt się nie zaśmiał. Ale ja się zaśmiałem, bo tak sobie pomyślałem, kurczę, ja takie poważne i ważne rzeczy mówię teraz tym ludziom. I mówię, ja już mam receptę, jak naprawić wszystko w tym kraju. I to jest takie proste, ja o tym mówię. A ktoś się, mówię, zaśmieje. I tak sobie pomyślałem, tak się zaśmiałem, że mówię, i tak nic nie zmienię, bo mnie nikt nie posłucha. Kurczę. No i tak zadumałem się przez chwilę nad tym faktem i rozbawił mnie on. Groteskowość tego faktu. Dziadzio, wsiadaj. Dziadzio, tam z tyłu masz jeszcze miejsce. Przecież widzę, że jest miejsce, kukam przez okienko, no. Dziadzio widocznie ma nieco inne poglądy. Nie rozumiem zupełnie. Poglądy, pamiętajcie, że są jedne słuszne i nie ma innych. Nie ma tak, że na przykład każdy może mieć troszkę racji albo że nikt nie ma racji. Na pewno jak są dwie osoby, to zawsze jest tak, że to jedna ma rację, a druga nie. To jest też ważne w dyskusjach. Dlatego ja mam rację. Mam nadzieję, że szanujecie. Poza tym, zobaczcie, mówię to jako osoba, która teraz ratuje ludzi. To człowiek, który ratuje ludzi, by miał złe poglądy? No nie, o, stara baba, widzicie? Co wolno chodzi? Trzeba bardzo blisko do niej podjechać, inaczej nam uwali misję z ambulansem. Dobra, znowu stara baba, ale ta troszkę bardziej żywa. Widać, że trenowała za życia i bardzo dobrze, to jest dobra postawa. Trzeba trenować, słuchajcie. Po zjedzonym kebabie, jak się posilimy do walki z nieprzyjacielem, należy ćwiczyć. Należy ćwiczyć ciężko i bardzo dużo, bo... Nie myślcie sobie, że ludzie ćwiczą dla zdrowia czy dla dobrego samopoczucia. Nigdy tak nie było. Trzeba ćwiczyć, żeby dobrze wyglądać, bo ważne jest to, jak oceniają nas inni. I nie słuchajcie tych, co wam mówią, że dobra zabawa, to kto się dobrze bawi? Jak mięśnie bolą i jesteś cały spocony i nie chce ci się żyć i śmierdzisz, to kto by chciał śmierdzieć? Ja nie lubię śmierdzieć. Ty lubisz śmierdzieć? To sobie śmierć. Ale jak idziesz na siłownię to, tylko po to, żeby śmierdzieć, to może zastanów się, bo coś jest z tobą nie tak, kolego. No i nie słuchajcie tych, co wam mówią głupoty, nie? To ważne rzeczy.
ważne rzeczy. Potem takich ludzi trzeba ratować, karetką jeździć, żeby cokolwiek wyciągnąć z nich, bo o, sterydy zachciało im się, nie? I potem brzuchy pęcznieją. Oni wam powiedzą, że to jedzą dużo, a nie, nie jedzą dużo. To wszystko, na pewno każdy, kto ma szybko mięśnie złapał i ma troszkę duży brzuch, to na pewno sterydy. A jak ktoś szybko schudnie, to też pamiętajcie, że nie ma tak, że się szybko schudnie. To niektórzy trenerzy kłamcy mówią, że można schudnąć. Jak ktoś szybko chudnie, to na pewno wtedy na kokainie. Bo na kokainie się szybko chudnie. To teraz jak ktoś szybko chudnie, no to na kokainie się szybko chudnie. No to wszystko jasne. Więc jak widzicie, że ktoś szybko chudnie i on wam mówi, że trzymał dietę na przykład albo dużo ćwiczył, to nie wierzcie, bo już ustaliliśmy sobie, że ćwiczenie dużo nie jest przyjemne. A no to po co by to robił? Pomyślcie nad tym. Pomyślcie nad tym. Bo dezinformacja panująca w społeczeństwie jest przerażająca. Nie dziwię się, że media z taką łatwością manipulują ludzi fałszywymi informacjami, skoro dezinformacja i degrengolada postąpiła tak daleko. Jestem wielce zaniepokojony tym, co się wydarzyło. Dobrze, jednego falafla jeszcze mamy tam daleko do odebrania. Nie szkodzi. Dzień dobry, szanowna babuszko. Zapraszamy. Zapraszamy, zabierz babci dowód i proszę bardzo. Na jaką partię pani głosowała? Nie, dobra, nie wtrącajmy polityki, bo to nie ma sensu. Czy tak uważam, żartobliwie, śmieszkowo sobie można powtrącać politykę. Kiedyś miałem krótki okres, gdzie agitowałem i gdzie troszkę wychodziłem właśnie z założenia, że no bo ja mam, dużo ludzi mnie słucha, to ja im powiem, jakie są słuszne poglądy, również polityczne, bo ja mam rację. Bo jak ci ludzie mnie posłuchają i ich przekonam, to ja zrobię na pewno dużo dobrego dla kraju i super będzie, nie? Bo ja, moje poglądy są przecież słuszne, bo jak są poglądy, które są moje, to one zawsze są słuszne. Więc jeżeli ja przekażę komuś te poglądy i on powie, że te poglądy też są dobre, to ja robię coś dobrego, bo dobre poglądy pokazuję ludziom, to jest fajne myślenie zawsze. I te latarnie tutaj cały czas stawiam, nie wiem, czy zauważycie, znaczy to nie jest latarnia, tylko słup. Ale tak sobie myślałem, więc sobie tak mówiłem różne rzeczy, a dzisiaj dlatego nie mówię, bo stwierdziłem, że może każdy troszkę sam pomyśli, znaczy wiadomo, że nie myślimy do końca sami, ale ze SGTA się seria filozoficzna zrobi. Znaczy, to żeby było jasne, że teraz mówię troszkę na poważnie, a wcześniej mówiłem troszkę głupoty, bo zaraz przyjdzie jakiś TWN i TWN powie: o ty, czyli przez Gimpera spłonął kebab wełku. Koniec, dziękuję. Superwizjer, halo, robimy reportaż. Wszystko jasne, namówieni młodzi ludzie. Więc tak uprzedzę, żarty. Śmieszki, ironia, sarkazm. Wyśmiewanie światopoglądów, coś tam, nabijanie się z osób uważających, że są jedne słuszne poglądy i sytuacji społecznych, dyskutantów wszelakich, no. Więc teraz tak sobie nie uważam, że są jedne słuszne poglądy, w związku z tym, jeżeli wychodzimy z założenia, że nie ma czegoś takiego jak jeden słuszny pogląd, to z drugiej strony wygłaszając swój pogląd jako osoba publiczna do szerokiego audytorium, grona moich odbiorców, nie wiem, czy robię coś dobrego, czy być może robię komuś krzywdę, bo być może przez ten pogląd tak naprawdę zrobię krzywdę. Albo może to być neutralne, może nie być ani dobre, ani złe, ale w gruncie rzeczy po co to robić poza takim egocentrycznym, egoistyczną chęcią czucia się dobrze, że kurczę, teraz dużo ludzi popiera mój pogląd, bo mój pogląd jest dobry i ci ludzie mnie słuchają, to mam super poglądy, zawsze mam rację, prawda? 3200, dużo pieniędzy, zgarniamy tych ludzi, faktycznie Węgel Pani się to robi zajebiście szybko. Chociaż przyznaję, że pomału tematy bredni mi się kończą, ale to jest coś, na czym pracowałem bardzo długo, więc na improwizacji spokojnie mogę sobie jechać. Nie ma absolutnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o improwizację. To jest fajna umiejętność. Kiedyś to też na blogu pokazywałem, w takim innym blogu, niż gdzie mówiłem poglądy. Właśnie podrzuciłem fajną sztuczkę do uczenia się improwizacji i polecam, jeżeli macie problem na przykład z tym, że nie wiecie, o czym gadać, albo nie wiecie, jak gadać, albo zawsze jesteście zadziwieni, jak ktoś może na każdy temat się jakoś wypowiedzieć, zróbcie sobie takie ćwiczenie, że włączcie stoper i każcie sobie mówić o jakimś totalnym, abstrakcyjnym przedmiocie przez minutę. Przykładowo, oczywiście z czasem możecie zwiększać ten czas, bądź jakoś tam poziom trudności sobie boostować, dodając kolejne jakieś, że tak powiem, warunki do spełnienia w trakcie, jak te brednie sobie gadacie. Przepraszam, że was stuknąłem.
w trakcie jak te brednie różnorakie sobie gadacie, tak? Bo tu chodzi o kształtowanie też abstrakcyjnego myślenia i umiejętność wymyślania. Więc na przykład wymyślacie sobie słup telegraficzny i zaczynacie tworzyć minutową historię wokół słupa telegraficznego, to może być cokolwiek. I jakby piękne jest to, że jak każdy podejdzie troszeczkę różnie, to znaczy jeden zacznie opisywać słup telegraficzny, jaki jest, próbując używać mnogości słów i generalnie bardzo ładnie się rozpisując na jego temat, znajdując jak najwięcej przymiotników bądź przedmiotów podobnych do niego, żeby przedłużyć, a drugi na przykład wymyśli historię totalnie opartą o ten słup i że właśnie słup telegraficzny temat. I on powie, szedł sobie ktoś i wpadł na słup i to był najgorszy dzień w jego życiu, wszystko zaczęło się od słupa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakąś taką głupią narrację można poprowadzić i to jest bardzo fajnie wyzwalające kreatywność. To jest powód, dla którego ja bardzo szanuję freestyle w kulturze hip-hopowej, bo ci goście nie dość, że jakby... Oczywiście można mówić o tym, że w dzisiejszych czasach wiele rzeczy jest napisanych wcześniej i ta sztuka takiego faktycznego freestylu jest coraz mniej widoczna tak naprawdę, bo często freestyle'owcy rzucają puncze niepowiązane z tematem, który jest zadany, po to jakby to one są często decydujące. One często zaważają na zdaniu publiczności, tak? Bo dla publiczności jest ważne, żeby, nie wiem, poszedł dobry pocisk, który ich rozbawi i który będzie zajebiście celny, więc tutaj tak, natomiast i tak sama sztuka wymyślania wersów i pocisków kogoś na dany temat, rymując, jest naprawdę mega, mega, mega wyzwaniem, wymaga dużo ćwiczeń i jakby wielki props dla tych osób za to, że potrafią to robić, nie wiem, nie powtarzając się słowami, jakoś bardzo wymyślić na każdy temat, dostosować to do przeciwnika, co wymaga percepcji, szybkiej pracy mózgu i tak dalej. To jest naprawdę mega sztuka i wielki szacun, nawet jak ktoś tam sobie, wiecie, coś pisze, pisanki robi, tak zwane, jakby nie oceniam, to jest tak, coś, czego nigdy się, oczywiście nikt nie przyzna. Ale cała otoczka tego i sama sztuka, w czystości sztuki freestylu jest naprawdę godna podziwu, tak uważam. I to też jest, teoretycznie wiecie, dużo osób odrzuca hip-hop, tudzież nawet freestyle, tak? Nie uzna, mówi, goście się wyzywają, co ludzie, kurwa, bydło drze ryja, nie? I dużo osób widzi wulgarność w tym, widzi w tym agresję i nie dojrzy nigdy, ile tam jest pracy pod spodem tak naprawdę i jak wiele wysiłku to wymaga od tych osób i jak wiele nauki, jak dużo umiejętności potrzeba do tego, żeby to dobrze robić, tylko będzie widziało z wierzchu tę taką wulgarną otoczkę, nie? Z tym samym trochę się borykamy na YouTubie, że często ludzie nie widzą, że kurczę, no jakby to jest rozrywka taka sama jak w telewizji, często na podobnym poziomie, bo z poziomem rozrywki w telewizji wcale nie jest tak, że to jest jakoś najwyżej na świecie. Często, nie wiem, youtuberzy, czy to robiąc jakieś akcje charytatywne, czy społeczne, pokazują różne fajne postawy i ludzie słuchają ich dużo bardziej, bo ludzie często mają poczucie, że youtuber jest trochę jak ich kumpel. Nie jak idol, nie jak, kurczę, Czarek Pazura to jest zły przykład, no dobra, nie jak Marek Kondrat, który z telewizora coś powie, nie pal, nie, czy coś tam, kampania, papierosy są do dupy. Tylko to jest jakby człowiek, którego sprawia wrażenie bliższej osoby niż ten aktor z telewizora, czy ktokolwiek inny celebryta. I przekazując ta osoba, podając przykłady ze swojego życia do widowni, która już w jakiś sposób też go zna jako człowieka od wielu innych stron, może dużo mocniej wpływać na różne i kształtować zachowania społeczne, co jest mega, mega, mega ogromną wartością. Tylko że jak ktoś nie odróżnia gier od świata prawdziwego, no to wtedy trudno, tak? Bo to też jest jakby często pomijane. Zresztą to samo jest, wiecie, jak było w przypadku książek, później w przypadku gier komputerowych, później w przypadku internetu i teraz jest jakby kolejny kozioł ofiarny dla chujowych rodziców, to znaczy YouTube. Jak coś jest nie tak, to znaczy, że YouTuberzy, a każdy z tych mediów charakteryzuje się tym, że jest po prostu rozrywką, kurczę, w jakiś tam sposób, więc zarówno pochłania czas, ale płyną też z tego dobre rzeczy, kwestia tego, jak człowiek to wykorzysta. Można w internecie oglądać głupie koty, można w internecie szukać wiedzy, można na YouTubie
oglądać GTA San Andreas u Gimpera, można oglądać Polimaty, ale to chyba było akurat chyba dosyć chujowy przykład. Strzeliłem sobie w stopę, więc jak coś tam mnie nie słuchajcie i zmieniamy temat. Coś tam. Nie no, natomiast wiecie, nie ma niczego złego, uważam, też w zwykłej, prostej rozrywce. Jeżeli to nikogo nie krzywdzi, opiera się o świat wirtualny, to jak najbardziej spoko. Kwestia rozróżniania tutaj, wiecie, czy jak ktoś bije kogoś w grze i mówi ty kurwo, to samo robi na zewnątrz, bo pewnie nie. W 99% przypadków. Chyba, że ktoś z was, jak gra w GTA, to potem bije przechodniu, nie? Bo takie głosy już podnosili psychologowie kiedyś, że wulgarne gry, dzieci grają w wulgarne gry, no i potem się zaczyna przemoc. Później się zaczynają wszystko złe. Najpierw oglądał śmieszne filmiki w internecie u Karolka, a później GTA u Gimpera. I to dopiero dyskryminacja, dęgręgolada. Dobra, chuj, nie chcę mi się już pierdolić tych głupot. Kończmy tę misję. Może tutaj nawet nie myślę o tym, co ja mówię, tylko żeby leciał słowotok, bo to, co się dzieje w tle, jest babo... Aha, bo nie mam wolnych miejsc. Bo to, co się dzieje w tle, to włożenie tych ludzi jest absolutnie tak powtarzalne i nieciekawe, że wow. Ale okej, pogadałem sobie. Umiejętności improwizacji, skill plus 5. Amulet sobie założę. No i tak, miło jest, fajnie, wesoło. Trzy osoby jeszcze? To musiałem gdzieś dwie osoby zamiast trzech odwieźć w takim razie. No, totalnie, bo jest poziom 11, czyli jest 11 osób. O kumplu i chuj, rozjechałem go. Dobrze, że nie jest tak, że jak raz się kogoś pacnie, to on już ginie, nie? Tylko, że jeszcze może wstać i po prostu tracimy chwilę czasu. Kurde, kumple. Bo jak przegram na 11 poziomie, to będzie masakra jakaś, co? O chuj. Babo, siadaj. Dobrze, że mamy dużo tych szybkich bab, to jest spoko opcja. Ej, będziemy mieć dwa razy więcej health, jesteśmy kozakiem największym. Jaram się opór. Dzień dobry pani. Zapraszamy. Ambulans jest pełny, przed nami 12 level. Tak się to robi, level. Bitches. Najlepszy kierowca w całym Angel Pine. Który jest dosyć mały, więc nie jest to trudne, ale... Ale najlepszy kierowca. Żeby teraz nie dać ciała. Ostatni poziom, 6 koła dolarów. Zobaczcie, kto się błyskawicznie farmi pieniądze. To jest naprawdę coś fantastycznego. Chodź, babo. Zobaczcie w ogóle, że tutaj restartuje nam czas do minuty, jeżeli mamy więcej. To jest ciekawe utrudnienie. Co znaczy utrudnienie? Nadal jest to banalnie proste, bo minimalny czas, jaki dostajemy za człowieka, to 15 sekund. Jakby było tak, że w związku z małymi rozmiarami by to było mniej, to faktycznie byłoby trudno. Jakby było tak po 7 do 10 sekund, to moglibyśmy zacząć mieć problemy. Ale tak to generalnie... Raczej nie ma takiej opcji. Trzeba by być strasznym ciapakiem, żeby tutaj przegrać. No a tutaj no już trochę umiem, więc spoko. Ej, w ogóle powiem wam, świetna rzecz. Te wszystkie serie, w sensie takie, o które prosicie, a ja mam je w dupie, bo w te gry często nie grałem nigdy, ale zarówno Gothic i GTA San Andreas, strasznie się cieszę, że mogę poznawać te gry. Gościu, szybciej, proszę cię. Bardzo się cieszę, że mogę poznawać te gry teraz. I dobre jest to, że one są naprawdę obiektywnie dobre, to znaczy wiecie, o co chodzi. Często jest tak, że pamiętamy jakąś grę, że jest bardzo dobra, bo graliśmy w nią jak mieliśmy 10 lat, nie? I w związku z tym ona na pewno jest dobra, bo taką ją zapamiętaliśmy, jak byliśmy mali. Po czym jak jesteśmy dorośli, wracamy do tej gry i okazuje się, że jest totalnie do dupy i jest niegrywalna na żaden możliwy sposób. A poznając zarówno Gothica, jak i GTA San Andreas, teraz post factum, te gry są faktycznie świetne, wiecie, to naprawdę... Poznając to po raz pierwszy, ani grafika nie przeszkadza, ani żadne inne technikalie, no poza tym, że w kontekście nagrywania często takie produkcje są bardzo trudne, to poza tym technicznie one są bardzo zadowalające nawet dzisiaj i to jest świetna sprawa, słuchajcie. I to moim zdaniem fajnie, dla mnie przynajmniej pokazuje, jeżeli te gry są w stanie mnie do siebie przekonać tak długo od ich premiery, to jest naprawdę szacun. A z drugiej strony też nie trafiło na wymagającego gościa, bo raczej nie gram w produkcję AAA, tylko częściej w gry typu indie, bo nie wiem, często mają rozgrywkę, która jest bardziej wymagająca i bardziej mnie satysfakcjonująca, przez co grając w nie często nie wyglądam jak najlepszy gracz na świecie,
Natomiast znowu granie w tytuły AAA, które generalnie są w dzisiejszych czasach banalnie proste, ja bym się nudził, bardzo bym się nudził, niestety. Sprowadzenie po sznurku, zero frustracji, zero trudności, nic się nie trzeba nauczyć, gra wszystko zrobi dla ciebie. No i tyle generalnie, słuchaj się tutoriala, nie? Tutorial trwa całą grę. Super. Okej. I ostatni, słuchajcie, jesteśmy już blisko finiszu. Chciałbyś liczyć finans, krzyczeć byczy snygas, to niemożliwe, jak niski gigant, to jest finisz. Przypał, nie jest przypał, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, moi kochani. Ostatni poziom misji karetkowej. Jestem najlepszym sanitariuszem w całym Angel Pine. 5000 i 7200. Zwiększył się maksymalny poziom zdrowia. Zajebiście. Fuck you, bitch. Mamy 60 tysięcy. Jesteśmy kurewnie bogaci. 28 minut odcinka. Dobra. To pewnie jakoś to... No nie, no nie potnę, bo tam była gadka. Ale to umówmy się, że zrobimy coś jeszcze, czyli polecimy na jeszcze jedną misję. Ten odcinek będzie wyjątkowo dłuższy. O, to wtedy dogram taki wstęp, gdzie powiem, że słuchajcie, dorobiłem karetkę, karetkę robiliśmy szybko, więc ten, ale potem zrobiliśmy jeszcze misję. To kto chce, to sobie może ominąć karetkę i podam timestampy w opisie. Ej, ale to będzie dobre, będę takim dobrym youtuberem miłym. Good guy Tomek. A, jedna rzecz, zasejwować. Totalnie trzeba zasejwować, bo się zaraz zesram na ryj głupi. Ej, mam 60 tysięcy, jestem tak bogaty. Kurde, co ja zrobię z tymi pieniędzmi? Kupię sobie dużo fajnych rzeczy. Tłuszczu prawie nie mam. To dobrze. Żeby to było takie proste w życiu codziennym. Zalany dzieciak. Witam konsumenta. Jeb, jeb, jeb. Dobra. Oczywiście dyskietka. I lecimy na miejsce misji. Wejdziemy sobie jeszcze do Ammunition. I tutaj sobie kupimy co nieco. Karabiny. Karabin. O kurde. Super. Kupimy sobie, aha, to jest to co mamy, kumam. Weźmiemy sobie w takim razie PM-y też, bo tu mamy problem z amunicją. Ile tu mamy? Dobra, sporo amunicji nam dodaje, tyle starczy. Nie będziemy więcej wydawać i kupimy sobie jeszcze kamizelkę naturalnie. Super. No i generalnie jesteśmy mega uzbrojeni, możemy ruszać na misję. No i jesteśmy na miejscu. Welcome everybody. Wybierasz się do San Fierro? What the fuck? Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. Matko All mobil. Is as it should be. Back to the egg. Co za pajac. Damn, man, it must be two tons of that stuff back there. Three Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Przyjazd Glin, 5 minut. Idź i pomóż Trutowi zniszczyć ziele. O nie! Tak nie wolno robić. Płacze serce. Płacze serce. To już? Zobaczymy. Dobra, idziemy tu. Tu sobie palimy. W sumie palimy trawę też, więc. Więc niby dobrze, czy nie? Nie, nadal przypał. Tak nie wolno. Smutne wiadomości. Wszyscy rastamani płaczą, oglądając ten odcinek. Najsmutniejszy odcinek GTA San Andreas. Tu mamy jeszcze 5 minut do przyjazdu Glin. Dobra, idziemy tu dalej niszczyć. Staniemy sobie tutaj. Z dwóch stron teraz trzaskamy. Pięknie. Żeby mi się nie skończyło tylko paliwo w miotaczu.
Mam nadzieję, że nie. Byłby trochę przypał. Ale chyba nam starczy. Dobra. Wszystko zjarane. Jeszcze nie. Jeszcze te najdalsze tutaj. Zajebiście. Idziemy kolejną szóstkę wypalić. Pan policjant porządku pilnuje. Tu. Marikuna nen w szklarniach kontroluje. Tu. Prawicowe dupki. Matko mobil. Nie wiem, czy nam starczy ognia. Tyle wystarczy? Tak, dobra. Czyli musimy teraz bardzo oszczędnie jego używać. Dobra. Dobra, to się wszystko jara. Dobra, mamy jeszcze 16. Powinno nam wystarczyć na całość. Dobrze. Trzy użycia zostały. Więcej amunicji znajdziesz obok stodoły. No ale powinno nam starczyć. Wszystko zrobiliśmy. Dobrze. Idzie porozmawiać z trufem. Ale ja jeszcze pójdę sobie amunicję w takim razie uzupełnić. Tam widzę, że lata. Miotacz. Więc chętnie go sobie podniosę. Zajebiście. Dobra, i teraz wsiadamy. Matko mobil! O, rzecz kurde, ale to będzie piękne. Pudło. Czemuś tak telepie? Do dupy, dobra, idę po nich. Panie helikopterze, czemu mi się buja ziemia? Użyj kamerą, aby ustawić celownik. Na tę tatesa! Czemu mi się ziemia buja pod nogami? Niebo wali nam się na głowy. Oby luźnie na Teutatesa, stężę się znów Obelixem. Swoją drogą, jak wczoraj powiedziałem o tym odcinku, tak dzisiaj obejrzałem cały film. Dostał! Pięknie. Wsiadamy do matkomobilu. Matkomobil. O matko, to matkomobil. Co my zrobimy? Jesteśmy zgubieni. Zawieź matkomobil do garażu w San Fierro. San Fierro to jest tu. Okej, dobra. Cały czas mi się telepie to. A to od jarania może. Tutaj w prawo. Dobra. Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Okej, zajebiście. I zajebista muzyczka do tego. Matko mobil. Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. Do you see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Co za głupi zjaraniec, ja pierdolę. Ten matkomobil idealnie do niego pasuje, a chyba zjebałem trochę. Znaczy, no nie, no tędy też wjadę, spoko. O nie, matkomobil zajęje się rozjebał. Secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm fake. Zajebiste. Co za kurwa głupi ćpun.
Welcome to San Fierro. San Fierro, city of psychedelics. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Okej. Okay. Spokojnie te rozmówki, bo jakby chciałem wyciąć tę podróż, ale oni cały czas gadają, więc w gruncie rzeczy zajebiście. Man, we got 3 tons of gas on board. The engine block is held together with a macrame havoc and it's running on 15-year-old cooking oil. Okej, gdzieś tu mamy nasz garaż, który wygraliśmy z Kataliną. Chyba tutaj. Nie wygląda to jak najfajniejsze miejsce na świecie, ale spoko. 3 tony trawy dowiezione. This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Misja wykonana, respect! Oj, tu możemy się save'ować, zajebiście. No tak, bo to jest nasz garaż w gruncie rzeczy. I to jest CJ? Ciekawe. Dobra, w każdym razie, moi kochani, w tym miejscu dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki GTA San Andreas codziennie o 18. Cześć!